Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Młoda. Ja cię była młoda, ja poruję tutaj jak poruję.
powiem zawsze patrzcie. Szanowni Państwo, witamy na uroczystości przekazania do użytkowania nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, który trafi do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzbałcie. Obecnie nastąpi złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości panu starszemu brygadierowi Robertowi Cicińskiemu. Pododdziały, baczność! Na prawo, bacz! Panie brygadierze, dowódca uroczystości, druh Tomasz Długiński melduje pododdziały pożarnicze do uroczystego apelu z okazji przekazania wozów ratowniczo-gaśniczych oraz poświęcenia. Czołem strażacy! Czołem, panie brygadierze! Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocznij! Pododdziały, baczność! Poczet flagowy! Do podniesienia flagi państwowej. Naprzód, marsz! Z okazji uroczystości apelu flagę państwową podnieś. Obecnie głos zabierze pani prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzbałcie, druh na Wachcińca. Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości. Witam mieszkańców gminy Grunwald, druhów i druhny poszczególnych jednostek OSP. Za chwilę odbędzie się przekazanie nowego wozu bojowego dla OSP Grzbałt, który został zakupiony w ramach projektu ogólnopolskiego programu Finansowanie służb ratowniczych. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo, wyposażony w zabudowę metalowo-kompozytową, pojemność 4150 litrów wody,
430 litrów środka pionotwórczego, szybkiego natarcia, 60 metrów, napęd terenowy 4x4, działko wodne pionowe o wydajności 1600 litrów na minutę, silnik 285 koni mechanicznych, system Bluetooth łączenia z autem, sygnały niskotonowe, najaśnica LED-owa z bezprzewodowym sterowaniem, klimatyzacja kabiny, wyciągarka samochodowa 8 ton. Całkowity koszt zakupu to 787 569 zł, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20 tysięcy, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 255 tysięcy, środki własne OSP 10 tysięcy, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 201 814 zł 55 groszy. Środki własne gminy Grunwald 10 754 zł 45 groszy. W tym sołectwo Wierzwald przekazało 10 tysięcy. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 290 tysięcy. Otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji. W imieniu druhów i druhen OSP Gierzwald chcę wyrazić wdzięczność oraz podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do pozyskania przez naszą jednostkę samochodu strażackiego. Głównie podziękowania składam na ręce pana wójta i pani skarbnik. Bo to dzięki wam mamy ten samochód. Było ciężko, było dużo starań, było dużo załatwiań, ale mamy. I myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni i będą czuli się bezpiecznie. Dziękuję. Obecnie nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi oraz przekazanie pojazdu pożarniczego. Do przecięcia szarfy poproszę pana wójta Adama Szczepkowskiego, starszego brygadiera Roberta Picińskiego, starszego brygadiera Tomasza Ostrowskiego, prezesa zarządu powiatowego OSP Ryszarda Hesma oraz panią Bożenę Ulewicz i panią Sylwię Jaskulską. Ja dojdę do białego. Proszę. Kto tam ma? I ostatnie cięcie? Proszę, panie komendancie. Kropkę na D. Prosimy o wystąpienie kierowcę. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chcemy prosić Boga o to, byśmy mogli dobrze i rozsądnie, pożytecznie i bezpiecznie używać tego pojazdu dla dobra naszego i bliźnich. Chcemy prosić, by Chrystus Pan był zawsze z nami i aby nas prowadził do celu podróży i życia. Łącząc naszą modlitwę z modlitwą Kościoła Świętego, prośmy o błogosławieństwo Boże dla tego pojazdu strażackiego i tych, którzy się będą nim posługiwać. Za wstawiennictwem świętych, świętego Krzysztofa, patrona kierowców, a także świętego Floriana, patrona strażaków, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tego pojazdu od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech ten pojazd będzie błogosławiony dla Twojej chwały i dla pożytku ludzkiego.
Prosimy o to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Do jednostki OSP Zybułtowo. Jest to samochód, który dotychczas służył druhom z jednostki OSP w Dzierżawie. Prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zybułtowie oraz kierowca prosili są o wystąpienie. O przekazanie samochodu poproszę pana wójta Adama Szczepkowskiego, a także starszego brygadiera pana Roberta Kicińskiego, starszego brygadiera Tomasza Ostrowskiego oraz prezesa zarządu powiatowego OSP pana Ryszarda Harsina. Panowie komendanci, pani prezes, panie wójcie, szanowni państwo. Chciałbym państwa serdecznie pozdrowić i przekazać pozdrowienia od wojewody warmińsko-mazurskiego, pana Artura Henryka Chojeckiego. Ochotnicza Straż Pożarna w gminie Grunwald ma taką fantastyczną liderkę, panią prezes z Gierzałdu. Nie tylko strażaczka, ale również gospodyni wiejska, proszę państwa, jeszcze pracująca zawodowo w Olsztynie. Szacunek i serdeczne pozdrowienia dla pani i dla wszystkich druhów i druheń. Szanowny panie wójcie, czcigodni goście, szanowni mieszkańcy gminy Grunwald, koła gospodyń wiejskich, druhny Wieruchowie, a także pozostali mieszkańcy, którzy tutaj się z nami zjawili. Szanowni państwo, w imieniu warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadiera Tomasza Komoszyńskiego, w imieniu własnym, a także komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie Tomasza Ostrowskiego, chciałem przekazać najlepsze życzenia i gratulacje. W tym momencie trzeba powiedzieć, że dzięki rządowemu programowi, który od 5 lat jest w naszym kraju realizowany, co roku kilkaset samochodów, nowych samochodów jest kupowanych do OSP, w tym średnio 20 samochodów do naszego województwa. I mamy tutaj przykład, nikt się nie pochwalił, ale tak naprawdę tu już jest trzeci nowy samochód w krótkim czasie kupiony w gminie Grunwald. Jak widzimy, ten tabor wygląda znakomicie. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej nie powstydziłyby się takich samochodów. I nawet dzisiaj przekazywany samochód do OSP Zybułtowo jest także w świetnej formie, świetnie się prezentuje i na pewno świetnie nadal działa. Ja chciałem tylko powiedzieć, że dzięki tutaj zaangażowaniu właśnie samorządu, który korzysta z tego rządowego programu, jest możliwość realizacji tych zakupów do jednostek. Tak jak dzisiaj mamy przykład takiego, można powiedzieć, wzorcowego działania, gdzie nowy samochód trafia do jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a używany samochód z tej jednostki jest przekazywany do jednostki spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to jest właśnie to, o co chodzi w tym programie i co ma na celu, żeby te samochody funkcjonowały i przesuwały się, ten bieg systematycznie się odmładzał i sprawność i jakość była niezawodna.
W tym miejscu chciałem także podziękować dyrektorom i dyrektorom z gminy Grunwald za codzienną społeczną służbę, za wasze zaangażowanie, za to, że można nawet na was liczyć. Dzisiejsza uroczystość łącząca kulturę, tradycję lokalną z działaniem naszym na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa mieszkańców pokazuje, że te cele statutowe was, ochotników, są realizowane na najwyższym poziomie, ponieważ właśnie o to chodzi, żeby życie ludzkie. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności dla was, dla waszych rodzin, przede wszystkim zdrowia i wszystkiego dobrego. Szanowne druhny, druhowie, szanowni państwo. Dzisiaj strażacy otrzymali te piękne samochody. Na pewno się cieszą. Ale podejrzewam, że wszyscy mieszkańcy powinni być dumni i cieszyć się z tego, tych nowych samochodów. Skok cywilizacji i techniki niesie za sobą różne zagrożenia. Człowiek sam nie da rady, dlatego też musi wspierać się sprzętem, takim jakim dzisiaj wy dostaliście, o wysokich parametrach. Wy strażacy pracujecie na co dzień, ale musicie również pracować nad tym i zdobywać umiejętności, żeby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Jestem dumny z was, że potraficie sprostać tym zadaniom. Panie wójcie, bardzo dziękujemy za to my strażacy, że pan pilotował, oby dzisiaj te samochody zostały w gminie Grupa. I cieszymy się, że mamy takich ludzi i cieszymy się my strażacy, że jesteśmy nie tylko sami, ale samorządowcy nam wspomagają. Grupowie, dziękuję wam i życzę pomyślności. Obecnie nastąpi złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości i rozwiązanie szyku przez dowódcę uroczystości. Pod oddziały baczność. Na prawo patrz, poczet sztandarowy, baczność, poczet wyprowadzić. Panie brygadierze, druh Tomasz Długiński melduje zakończenie uroczystego apelu. Pod oddziały baczność, pod oddziały spocznij. Dziękuję. Proszę państwa, część oficjalną przekazania wozów mamy za sobą. Zapraszam wszystkich zgromadzonych gości. Wracamy na halę, ponieważ wykona jeszcze oficjalne otwarcie Kongresu Kół Gospodyń. Nie rozkopcie się, nie? Nie rozkopcie się, zdjęcie będzie. Ja nie wiem, bo nie mogę. Do domu i już. Dobrze je? No, zobacz. A to dziewczynka. Dziewczynka. To wokół pana skupia się. Jestem zachwycony i ze swojej strony. Thank you.
jeżeli mogę, tak. Przede wszystkim odkrawamy. Tutaj chcą panie zobaczyć. Wiemy, jak polędwiczko odkroić od kurczaka, od fileta. Tu jest ta część. To jest polędwiczka. Tniemy ją po tej części. Dlaczego tak? Jak panie myślą? Jak tą stroną? Dlaczego odcinamy od... Nie, dlaczego odcinamy polędwiczko od fileta? Bo polędwiczka, jak każde mięso, czyli na przykład polędwiczka wieprzowa jest delikatniejsza. Jak jest delikatniejsze, to trzeba lepiej jest odciąć, bo ono szybciej dojdzie. Dla mnie to się lepiej ubije, jak robię stawowe i tak właśnie odkrawiam. Dokładnie tak. Bo to po prostu tak ładnie wyjdzie. I teraz tak, na saltim bokę robimy w ten sposób. Przyciskamy i nie rozbijamy nawet, bo one wtedy będą bardziej soczyste. Nie? Do devolaya musimy rozbić, tak. Robimy to w ten sposób. I mamy 3 porcje, tak? A z tego oczywiście też wykorzystujemy, bo nic nie marnujemy, tak? Nie. Robimy w ten sposób. I to będzie jeszcze ładne, bo tak nie lubię. Staramy się po prostu tak robić, żeby wszystko wykorzystać. Dlaczego z solą rozcieramy, jak panie myślą? Czosnek? Sól powoduje, że czosnek zaczyna reagować z solą i zaczyna miękknąć. Dlatego łatwiej go